Sztygarka, Chorzowskie Centrum Kultury, Starochorzowski Dom Kultury i Skansen. Na tych scenach będzie toczył się Chorzowski Teatr Ogrodowy. Inauguracja już za tydzień. Na początek Artur Andrus. Chorzowski Teatr Ogrodowy to wakacyjne święto teatru dla chorzowian i mieszkańców okolicznych miast i wszystkich innych, którzy chcą przyjechać, bo oczywiście ich serdecznie zapraszamy. Festiwal teatralny, który jest radosny, ale na bardzo wysokim poziomie artystycznym, o co będę dbał, dopóki się uda. Każde miasto, które chce dbać o rozwój kultury u siebie, musi być mecenasem. Ja to traktuję jako taki mądry mecenat. Wspieramy nie organizatora, wspieramy tak naprawdę mieszkańców, którzy dzięki niższej cenie biletów, dzięki ofercie będą mogli przeżyć w miesiącach letnich piękne spotkanie ze sztuką. Chorzowskie Centrum Kultury, które przez wielu mieszkańców Chorzowa pamiętane jest jeszcze jako teatr miejski, to naturalne miejsce, gdzie powinny być realizowane spektakle teatralne, festiwale. Dlatego od 2 lat jesteśmy partnerem Chorzowskiego Teatru Ogrodowego, z czego się bardzo cieszymy. Cieszymy się też, że inauguracja festiwalu 13 lipca jest u nas. Biletów już niemalże nie ma na ten spektakl w wykonaniu Artura Andrusa. Ale myślę, że kolejne spektakle to też będzie wielka uczta dla fanów teatru. Jest to dla nas ogromna satysfakcja, że znaleźliśmy się w ramach programowych i organizacyjnych Chorzowskiego Teatru Ogrodowego i w ramach tego teatru, który podniesie naszą rangę i prestiż, zapraszamy Państwa na dwa spektakle. Łatwo terminy zapamiętać, bo to pierwsza niedziela sierpnia, 5 i ostatnia niedziela. 26 sierpień. W teatrze różne rzeczy są umowne, ale jedna rzecz musi być prawdziwa i są to właśnie emocje. Emocje przepływające między aktorem a widzem, widzem a aktorem, co daje tylko teatr i żadne multimedia nam tego nie zastąpią. Dlatego teatr mający te parę tysięcy lat ma się dobrze i nic nie wskazuje na to, że miałby się przestać nim być. I ja z punktu widzenia teatru wychodzę robiąc ten festiwal. Czyli to przede wszystkim muszą być dobre, aktorskie spektakle teatralne. Czy to są znane nazwiska, czy nie, to jest druga rzecz. Znani celebryci też mogą u nas występować, pod warunkiem, że są dobrymi aktorami. Raz, dwa, trzy. Aktywne lato w Chorzowie Drugim to oferta dla dzieci, które nie wyjeżdżają na wakacje. Organizujemy lato w Chorzowie dla dzieci z pobliskich tutaj, że tak powiem, miejsc mieszkańców tychże tutaj, tej dzielnicy. Wraz z Fabryką Kultury przygotowaliśmy dzisiaj animacje cyrkowe dla dzieci, zręcznościowe zabawy, gry i konkurencje koordynacyjne. Cieszę się, że robią takie festyny i w ogóle, bo można się fajnie bawić. Jest najfajniejsze to, że w ogóle są tutaj jakieś zabawy. Fajne jest to, że po prostu ci, co nie mogą, nie mają takiej możliwości, żeby po prostu gdzieś wyjechać czy coś, no mogą tu spędzić z wszystkimi i się fajnie pobawić. No fajnie spędzić wakacje. No. Na co dzień tutaj jest szaro, a dzisiaj kolorowo. Brawo! Super! Ekipa właśnie teraz ułożyła tutaj wspólnie własnymi siłami, zintegrowała się i zbudowali wielką wieżę. Będziemy uczyć się żonglować, będziemy uczyć sztuczek cyrkowych, tak żeby dzieci w wolnym czasie, teraz letnim, zająć czas i żeby tak powiem, trochę się pobawili z nami. Słońce, leżaki, przyjazna atmosfera i mnóstwo pozytywnej energii. Piknik śląskich mam odbył się na terenie Parku Śląskiego. Myślę, że mama na urlopie macierzyńskim ma sporo czasu i właśnie takie festyny są jak najbardziej na tak. Mało jest takich miejsc, wydaje mi się, poza placami zabaw dla większych, ale dla takich maluchów no mało jest miejsc dla matek, które są na urlopach macierzyńskich i chciałyby gdzieś sobie pójść z dzieckiem, może spotkać inne takie maluchy z dziećmi, z matkami. Bardzo fajne. Niektóre matki nie mają motywacji, żeby wyjść z domu, a taki event jest naprawdę fajny. Jedna koleżanka, druga koleżanka i już nagle mamy super spotkanie. Jesteśmy młodymi mamami, które jakby mają potrzebę spotykania się i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Dlatego jakby organizując pikniki, chcemy, żeby jak najwięcej było partnerów, którzy jakby zainteresują mamy, żeby się więcej działo, żeby były jakby problemy poruszane, czyli na przykład mamy zawsze psychologa.
da u siebie. Często są dziewczyny, zawsze mamy na piknikach dziewczyny, które są odpowiedzialne za chustonoszenie, czyli nauka wiązania, nauka motania dzieciaczków. I no, to jest taka cała ogólnopolska inicjatywa polegająca na tym, że po prostu mamy się poznają, wyszukują siebie koleżankę ze swojej okolicy, która posiada oczywiście maluszka bądź większego dzieciaka i spotykamy się przy kawie, na piknikach, na kocykach, żeby móc razem rozmawiać i przebywać w swoim towarzystwie.